Brawo! To nie twoja wina, Stana, trudno! Pani się odblokowała! Dobrze, zacznij strzelać! Półtorej minuty! 1-0 pomarańczki, brawo Swetru! Nasze przygotowania w tym roku przebiegają bardzo sprawnie. Mamy wszystkie dziewczyny na treningach, bardzo ciężko pracują. Rozegraliśmy już 3 gry kontrolne. W każdym z nich na pewno mamy wiele zastrzeżeń do naszej gry, ale uważam, że jest to bardzo dobry materiał do wyciągnięcia wniosków na przyszłość, aby niwelować wszelkie błędy powstałe w tych grach i starać się cały czas rozwijać jako drużyna, jako zespół. Kama, one mają przewagę 3-2. Nie mamy żadnych kontuzji w zespole, wszystkie gdzieś, oprócz oczywiście Marty Miki, która uraz jeszcze leczy. Na dzień dzisiejszy dysponujemy kadrą 18-osobową, włączając dziewczyny z drużyny rezerw. Myślę, że ten miesięczny okres należy uznać za udany. Oczywiście wszystko zweryfikuje boisko. Tak naprawdę pierwszym podsumowaniem poza meczami kontrolnymi będzie nasz sobotni mecz Pucharu Polski z SMS-em Łódź. Mecz 1/8 Pucharu Polski traktujemy na takim samym poziomie jak i pierwszy mecz po przerwie zimowej. Jest to dla nas mecz na pewno ważny, będzie liczył się wynik w kontekście dalszego awansu. Jest to jeden mecz, więc tutaj może zadecydować wiele aspektów. Jak wiemy, dziewczyny są w środku okresu przygotowawczego, więc jakość, świeżość tej gry jeszcze może nie być na najwyższym poziomie, ale na pewno będziemy starali się zrealizować swoje założenia na ten mecz, założenia na okres na dalszą część okresu przygotowawczego. Brawo, Asia! Świetna Asia decyzja, bardzo dobrze Asia! Na dzień dzisiejszy naszego zespołu dołączyły tylko 2 dziewczyny tak naprawdę z drugiej drużyny z ogromnym potencjałem, ale to czas pokaże, na jakim są poziomie trenując z pierwszą, tak, że tak powiem, 16 naszą. Mam nadzieję, że będą to pozytywne wzmocnienia, że tak powiem, jeżeli to można nazwać wzmocnieniami, bo przed tymi dziewczynami jeszcze wiele, wiele nauki. Ale na pewno dla nich jest to nabranie ogromnego doświadczenia i mogą się wiele nauczyć pracując tak solidnie dziewczynami podchodzącymi do treningu, jak na chwilę obecną to wygląda u nas. A po stratach jedynie możemy powiedzieć, na dzień dzisiejszy dalej treningu nie wznowiła Nicole Kaletka i to jest tak naprawdę jedyna strata w naszej drużynie, a reszta dziewczyn zostaje. Po meczu pucharowym z SMS-em Łódź będziemy wchodzić w drugi etap okresu przygotowawczego, gdzie w pierwszej części przygotowywaliśmy się nad bazą wytrzymałościowo-szybkościową, natomiast w drugim etapie okresu przygotowawczego będziemy skupiać się bardziej już nad szybkością dziewczyn, nad świeżością grze, będziemy doskonalić kilka schematów, będziemy udoskonalać nasz model gry, aby wszystko było przygotowane na pierwszy mecz. Do Pucharu Polski podchodzimy jak najbardziej poważnie. Chcemy ten puchar wygrać. Do drugiej rundy rozgrywek przygotowujemy się już od miesiąca. Myślę, że na tym etapie jesteśmy, można powiedzieć, już odpowiednio przygotowane. Wiadomo, że jeszcze trzeba pewne elementy doskonalić, trenować, szlifować. W tym okresie przygotowawczym rozegrałyśmy 3 mecze kontrolne. Nie udało nam się żadnego meczu kontrolnego wygrać, ale tak jak trenerzy powtarzali, wynik nie jest najważniejszy. Mam nadzieję, że mimo wszystko pokazałyśmy się z dobrej strony. To, co było założone, w większości zostało zrealizowane.